Dzień dobry. Szanowni Państwo, Lipskie Centrum Kultury realizuje projekt w ramach programu Niepodległa. Elementem tego projektu miał być wykład poświęcony walkom wolnościowym na ziemi lipskiej w okresie, kiedy Polska niepodległości nie miała. No niestety tego wykładu nie da się zrealizować ze względu na panującą pandemię w salach Lipskiego Centrum Kultury, więc próbujemy go zrealizować w takiej formie, nowej formie online. Zapraszam Państwa na taką krótką opowieść, w bardzo popularnej formie, o tym, co się działo na ziemi lipskiej w okresie od utraty niepodległości aż do odzyskania przez Polskę niepodległości. Temat tej opowieści to walki wyzwoleńcze na ziemi lipskiej i realizowany jest w ramach programu Niepodległa. Na początek linia chronologiczna. Na tej linii chciałbym przypomnieć dość może oczywiste wydarzenia, niemniej jednak, żeby umieścić ten okres w jakichś ramach czasowych, trzeba by o nich moim zdaniem powiedzieć. A więc zaczynamy od wydarzeń, które doprowadziły do upadku państwa polskiego, czyli trzy rozbiory: rok 1772, 1793 i 1795. To są daty rozbiorów polskich. W międzyczasie były wydarzenia, które były próbami wzmocnienia państwa, przeprowadzenia reform. Takie wydarzenie jak Konstytucja 3 maja z roku 1791 roku, czy próba wywalczenia suwerenności w roku 1794, czyli powstanie kościuszkowskie. Tuż po trzecim rozbiorze mieliśmy okres napoleoński, no i utworzenie takiej namiastki państwa polskiego, czyli Księstwa Warszawskiego. Ja skupię się na wydarzeniach, które będą związane z walkami na terenie Królestwa Polskiego, czyli zaboru rosyjskiego, Królestwa Kongresowego, inaczej, które powstało na Kongresie Wiedeńskim w roku 1815. No i te najważniejsze wydarzenia, o których chciałbym powiedzieć, to jest powstanie listopadowe, powstanie styczniowe, jak również pierwsza wojna światowa. Te wydarzenia doprowadziły w efekcie do odzyskanie niepodległości, bo przecież niepodległość nie odzyskuje się w ciągu jednego dnia, tylko był to jednak no, długotrwały proces. Parę zdań również powiemy sobie o wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku. Spójrzmy na mapę. Może pierwsza mapa, która pokazuje Rzeczpospolitą, pierwszą Rzeczpospolitą. Być może wiele osób nie ma świadomości, jak olbrzymie było to państwo. Państwo, które za króla Władysława IV Wazy miało prawie 1 000 000 km². Gdybyśmy spojrzeli na tą mapę, to obejmuje ona obszar dzisiejszej Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy, Estonii, Rosji, no a nawet Mołdawii i częściowo Słowacji. Także potężne państwo, które odgrywało no, taką kluczową rolę w Europie Środkowej. Jak również było też elementem takiej stabilności na mapie Europy w XVI, XVII i nawet w XVIII wieku. To kolejna mapa, tak, z kolei przedstawia nam rozbiory Polski. Rozbiory na fioletowo zaznaczone są rozbiory pierwszy, drugi i trzeci. Zabór rosyjski, zabór pruski, czyli niemiecki. Zaznaczone są te zabory, zaznaczone są kolorem niebieskim. No i dwa zabory austriackie zaznaczone kolorem zielonym. Gdzież tu jest nasze tereny? To jest o właśnie ten obszar, czyli ziemia sandomierska. No i nasze Lipsko, jak tutaj widzimy, jest w zaborze austriackim, ponieważ nasze tereny po trzecim rozbiorze były w zaborze austriackim. Jak to się stało, że następnie Ziemia Lipska, jak również no, cała Ziemia Sandomierska znalazły się ostatecznie w Królestwie Polskim. Otóż związane to jest z powstaniem Księstwa Warszawskiego i wojną, które Księstwo Warszawskie prowadziło w roku 1709. Książę Józef Poniatowski przyłączył część ziem zaboru austriackiego, no i tym samym staliśmy się częścią Księstwa Warszawskiego. No a po upadku Napoleona i Kongresie Wiedeńskim Księstwo Warszawskie w większości stało się częścią zaboru rosyjskiego, no i otrzymało nazwę Królestwo Polskie. Jak wyglądało to nasze Lipsko w końcu XVIII wieku, czyli w czasie
kiedy Polska traciła niepodległość. Jeżeli spojrzymy na mapę, to jest mapa z roku 1801 i na informacje źródłowe dotyczące wielkości naszego miasta, no to warto by zaznaczyć, że nie była to jakaś wielka miejscowość. Wiele takich podobnych miasteczek było na terenie ziemi sandomierskiej. Lipsko liczyło około 900 mieszkańców, z czego 670 to byli Polacy, katolicy i 203 Żydów. Lipsko było miastem prywatnym. W roku 1791 miasto nabył Onuf Rykicki. Był bliskim współpracownikiem Stanisława Augusta Poniatowskiego. Był zaliczany do ścisłego grona naszego ostatniego króla. No pewnie te bliskie relacje z królem spowodowały, że wystarał się o 10 jarmarków, które rocznie, które trwały dość długo, bo trwały nawet cały tydzień. Kolejni właściciele Lipska w okresie rozbiorów to jest Leopold Kochanowski, później Ignacy Gianotta, a po nim przez 34 lata właścicielem Lipska był Józef Wierciński. No i tu mamy mapę przedstawiającą, proszę Państwa, Księstwo Warszawskie, czyli tą namiastkę państwa polskiego utworzoną z drugiego i trzeciego zaboru pruskiego. Księstwo Warszawskie do roku 1809, od roku 1807, no i w roku 1809 powiększone o część zaboru austriackiego. Także w roku 1817, czyli w momencie, kiedy już tego Księstwa Warszawskiego nie było, takie ważne wydarzenia, które zaistniały w Lipsku, to przede wszystkim powstanie szkoły elementarnej, która powstaje w roku 1817. W roku 1820 na podstawie źródeł wiemy, że w Lipsku mieszkało ponad 1000 mieszkańców, z czego było 707 katolików, 310 Żydów, no i było 195 domów, z czego tylko 26 murowanych. Tuż przed wybuchem powstania listopadowego Lipsko ma około 1500 mieszkańców, dokładnie 1421. No i w roku 1830, czyli w momencie, kiedy wybucha powstanie listopadowe, miasto zakupiło Stachy Wielogłowski, miasto prywatne Lipsko w odróżnieniu od Solca i od Jurze. Jurze była miastem biskupim, Solec miastem królewskim. W noc z 29 na 30 listopada mieliśmy noc listopadową, która zapoczątkowała powstanie listopadowe. No i te nasze były elementem walk w czasie trwającego powstania listopadowego. Na naszym terenie organizowany był drugi szwadron jazdy drugiego pułku sandomierskiego, dowodzony przez Floriana Karczewskiego. Pochodził on z Wielgiego. Największym wydarzeniem, które miało miejsce tutaj na naszym terenie, to jest bitwa, która została stoczona już w takim końcowym okresie powstania listopadowego, właściwie już po powstaniu, można by powiedzieć, bo już Warszawa wtedy padła. Natomiast na terenie Chodczy, jak również Lipska, została stoczona bitwa. Historyk Kielecki, profesor Saletra, uznaje za największe starcie zbrojne na południu Królestwa Polskiego. Dlaczego takie duże? No, pewnie ze względu na liczbę żołnierzy, które bierze udział w tym starciu. Otóż po stronie polskiej dowódcą jest generał Samuel Różycki. Jego korpus sandomierski liczy 5 tysięcy żołnierzy, 6 dział. Natomiast rosyjski dowódca, Teodor Rudiger, dysponował jednostkami wojskowymi, które liczyły ponad 12 tysięcy żołnierzy, 42 działa. No, już samo porównanie tych liczb świadczy o bardzo takim nierównych walkach. Była to taka bitwa w odwrocie, a więc najpierw walki były pod Chodczą, później pod Lipskiem. Samuel Różycki otrzymał rozkaz wycofania się z Królestwa Polskiego do Galicji, no i uratowanie jak najwięcej żołnierzy, którzy mieli się w przyszłości jeszcze Polsce przydać. Ważnym wydarzeniem z okresu powstania listopadowego był wybuch epidemii cholery, która spowodowała śmierć prawie połowy mieszkańców naszego miasta, a więc nie powstanie listopadowe, a właśnie epidemia cholery
spowodowała zmniejszenie się liczby mieszkańców naszego miasta. W czasie powstania listopadowego ksiądz Tomasz Brudziński zorganizował szpital dla rannych powstańców, jak również no, szpital, który był przeznaczony najprawdopodobniej także dla chorych na epidemię. Epidemia została przywleczona przez wojska rosyjskie, które przybyły w głębi Rosji na teren Królestwa Polskiego. Lipsko straciło w czasie no, tej epidemii połowę mieszkańców, liczyło 1500 mieszkańców. No i straty wojenne związane z samą bitwą to było ponad 30 tysięcy złotych. Tu mamy taką ilustrację. Te rysunki pochodzą z komiksu, który został wydany przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lipskiej przez gminę Lipsko. Jest to opowieść, którą na tym rysunku akurat mamy wojska rosyjskie na północy, no i taką groblę, przez którą przechodziły wojska rosyjskie, podchodzą przez rzekę Jużankę, no i w pościgu wojska Teodora Rudigera, których celem było no, rozbicie tego korpusu, okrążenie, no i wzięcie do niewoli. Ja chciałbym się skupić na Lipsku. Otóż tutaj mamy drogę, powiedzmy, że jest to czy nasze miasto, które być może tak wyglądało. W każdym razie 10 września korpus sandomierski Samuela generała Samuela Życkiego dociera i tu na przedpolach Lipsko, jak również na terenie miasta będą odbywały się walki. Celem generała jest uratowanie jak największej liczby żołnierzy, dlatego bitwa odbywa się w sposób taki specyficzny, w formie szachownicy, czyli część żołnierzy będzie ostrzeliwało nadciągające wojska rosyjskie, inne się będą wycofywać. No i to będzie się działo właśnie na tej przestrzeni odchodczy aż do Lipska. Jest to bitwa, która została, te dwie bitwy właściwie, zostały dość szczegółowo opisane przez uczestników walk. No tak się złożyło, że wśród korpusu sandomierskiego generała Samuela Różyckiego była jazda wołyńska pod dowództwem Karola Różyckiego, a jazda to głównie szlachta wykształcona, która miała pisać, więc pod koniec życia ci uczestnicy walk opisywali cały ten przebieg ich walka w czasie powstania listopadowego. No i między innymi mam opisy walk pod Chodczym i pod Lipskiem. Takie bardzo ciekawe wspomnienia można znaleźć w bibliotekach internetowych, między innymi wspomnienie mojego życia Michała Budzyńskiego, Franciszka Gajewskiego, pamiętniki, zbiór pamiętników również Henryka Bogińskiego, księga wspomnień Alfreda Mockiego. Jeden z tych również wspomnień nosi tytuł Bitwa pod Lipskiem. Pisma Michała Czajkowskiego, też bardzo ważna lektura, jeśli chodzi o te walki, które działy się tutaj na terenie między Chodczą a Lipskiem. Kilka lat temu Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lipskiej ufundowało pamiątkowy kamień, który stoi przy zalewie. Z racji tego, że na tym naszym moście, no oczywiście nie tym, który jest teraz, tylko wcześniej drewnianym, odbywały się walki w czasie powstania listopadowego. Jeśli chodzi o takie osoby znaczące, które biorą udział w tej ostatniej bitwie na południu Królestwa Polskiego, jak to nazywa tę bitwę profesor Saletra, to warto tu wspomnieć o generale, jeszcze 15-16-letnim młodzieńcu, który bierze udział w ataku na armaty. Jest to Ludwik Mierosławski, późniejszy dyktator, pierwszy dyktator powstania styczniowego, jak również uczestnik walk w czasie wiosny ludy, znacząca postać na emigracji. Jak również drugą taką dość ważną będzie Józef Berkowicz, jest to taki patriotyczny Żyd, syn Berka Joselewicza, uczestnika walk w czasie Księstwa Warszawskiego, jednego z takich znaczących oficerów w wojsku Księstwa Warszawskiego. Także tych dwóch generałów, oprócz Samuela Różyckiego, Karola Różyckiego, te dwie postacie są takie znaczące, one zafunkcjonowały później w historii Polski i były to bardzo znane osoby.
Jeśli chodzi o samo Lipsko, to w tych wspomnieniach możemy odnaleźć kilka takich ciekawych historii. Ja chciałbym przytoczyć tutaj jedną. Otóż jeden z uczestników walk, który był w jeździe Karola Różyckiego, spadł z konia w pościgu, ruszyli za nim kozacy, no i wpadł gdzieś na opłotki miasta tutaj naszego. Widząc, co się dzieje, że może stracić życie, uchwał się w stodole. Wchodząc do tej stodoły, doszedł do wniosku, że no, postąpił bardzo głupio, bo rzucił tuż przed stodową mundur, po którym pewnie ci kozacy, którzy za nim ruszyli, pewnie go odnajdą. Szukali go po okolicznych mieszkaniach, stodołach, no i nie znaleźli. Bardzo się dziwił, dlaczego go nie znaleźli, mimo że mundur był tuż przed tą stodołą, przy której się ukrył. Okazało się, że uratował go młody chłopiec, lipszczanin, który, widząc, co się dzieje, zabrał ten mundur i schował. Także no, uratował mu w ten sposób. Jak to nasze miasto wyglądało? No to jest oczywiście taka wizja artystyczna pana Jacka Przybylskiego, który rysował to miasto na podstawie wspomnień i scenariusza, który przygotowałem. Tu mamy taki atak jazdy Karola Różyckiego na oddziały rosyjskie. Tutaj mamy walki na moście. Tu z kolei jest koniec już bitwy. Otóż za Krępianką, za mostem, na wzgórzach zostały rozpalone ogniska wieczorem i te ogniska, no jak gdyby miały sygnał, że wojska rosyjskie no, muszą być przygotowane do prowadzenia dalszej bitwy. No, okazało się, że to były takie pozorowane ogniska rozpalone, natomiast wojska już wycofały się w kierunku Rzeczniowa i dalej w kierunku Galicji. Być może tak wyglądało to nasze miasto po przejściu wojsk. Na pewno płonęły mieszkania. Miasto, jak wiemy, na 30 tysięcy złotych miało straty po powstaniu listopadowym. Jak wygląda teraz Lipsko już po powstaniu listopadowym? Mamy takie informacje z przełomu lat 30. i 40. Otóż w 1837 roku władze carskie przemianowały województwa na gubernie. Lipsko znalazło się w gubernii Radomskiej w powiecie opatowskim, okręgu soleckim. Ważną inwestycją w latach 40. naszego miasta była budowa studni na rynku. Natomiast na przełomie lat 40. i 50. przez 5 lat budowano kanał odprowadzający ścieki. Być może ta inwestycja była konsekwencją dżumy, więc doszli mieszkańcy, a może było to narzucone przez władzę, by miasto w jakiś sposób zabezpieczyło się, no i ten kanał odprowadzający ścieki w kierunku został zbudowany. W roku 1848 urodził się w Lipsku Antoni Gustaw Behm, krytyk, historyk literatury oraz nauczyciel Stefana Żeromskiego. Zmarł w 1902 roku w Warszawie. Jego imię nosi szkoła podstawowa w Lipsku. No niestety na przełomie lat 50. i 60. na żądanie mieszkańców, co ciekawe, rozwiązano szkołę elementarną dla polskich dzieci. I nie będzie ona istniała aż do roku 1877. Natomiast miejscowi Żydzi zbierali składkę z kolei na budowę szkółki, łaźni, parkanu wokół cmentarza swojego. Odrestaurowana została również taka najokazalsza budowla żydowska w mieście, czyli Bożnica, która była no, w tamtym czasie jednym z takich najciekawszych zabytków Lipska. W 1957 roku spłonęło miasto, został również zniszczony kościół. Po pożarze, mamy informację, zostało 180 domów, w tym 10 murowanych. W tym czasie w Lipsku było tylko kilka ulic, 9 bez bruków, bo to ulica Solecka, Solecka Zatylna, Jurzecka, Jurzecka Zatylna, Sandomierska, Ciepielowska, zwana również Radomską, Końska, Targowska i Podole. Odbywało się w Lipsku 6 jednodniowych jarmarków rocznie. Tuż przed wybuchem powstania styczniowego było w mieście 1335 mieszkańców, 708 katolików i proszę zwrócić uwagę, już mamy 627 Żydów, czyli prawie połowa mieszkańców to ludność
żydowska. No i kolejne wydarzenie, które zaznaczyło się w historii naszego miasta, to jest powstanie styczniowe, powstanie, które wybucha w styczniu 1833 roku. Zaznaczone zostało głównie za sprawą Dionizego Czechowskiego, naczelnika województwa sandomierskiego, człowieka, który idąc do powstania razem z synami zakupił komie, czyli konie, za własne pieniądze przeznaczył praktycznie cały majątek, by wyruszyć na Moskala. Stał na czele oddziału, no i został naczelnikiem województwa sandomierskiego, operował oddziałem liczącym przejściowo nawet do 2000 powstańców, stoczył ponad 20 bitew i potyczek, z czego większość była albo wygranych, albo udało mu się uciec do krążenia. Na terenie Lipska działania powstańcze wspierał Maciej i Leon Krężelewscy. Maciej senior rodu był w bliskich stosunkach z Dionizem Czachowskim. Był on farmaceutą, był to człowiek no, niezwykle światły. Między innymi opiekował się szkołą elementarną przez wiele lat. Za jego pieniądze ta szkoła się utrzymywała, bowiem starał się opłacać nauczyciela. Natomiast Leon był jego synem, mieszkali na ulicy Sandomierskiej. Bohaterski wódz powstańczy, czyli Dionizy Czachowski, był nazywany przez Rosjan krwawym starcem, zginął w Wierzchowiskach niedaleko Lipska 6 listopada 1833 roku i ważnym wydarzeniem również z powstania styczniowego była bitwa, która miała miejsce 21 marca 1834 roku. Tą bitwę stoczył ostatni naczelnik województwa sandomierskiego i małopolskiego, generał Józef Hauke-Bosak oraz dowódca oddziału powstańczego Andrzej Denisewicz. Bitwa była zwycięska, właściwie to była ucieczka. Proszę Państwa, w czasie powstania styczniowego, to jest mapa przedstawiająca właśnie Królestwo Kongresowe, miało miejsce ponad 1200 bitew i potyczek, no i niektóre z nich miały miejsce tutaj właśnie na naszej ziemi lipskiej. Szlak powstańczy Dionizego Czarowskiego kilkakrotnie przebiegał przez naszą ziemię. Tu przedstawię kilka takich wydarzeń, które miały miejsce. Te wydarzenia można przeczytać we wspomnieniach Antoniego Drążkiewicza, który był członkiem oddziału Dionizego Czachowskiego, jak również w komiksie, który przygotowaliśmy pod tytułem Krwawy starzec. Te rysunki pochodzą właśnie z tej publikacji. Otóż to jest takie wydarzenie, sąd nad dezerterami z oddziału. Ten sąd odbył się w ulicy Modrzejowej. Dwóch członków oddziału Dionizego Czachowskiego, a był to Narcyz Celiński i Władysław Kotkowski, no, próbowali uciec, wydostać się z oddziału, przejść do innego, nie zdezerterować, a właściwie przejść do innego oddziału, do oddziału Władysława Kononowicza. No, była to jednak dezercja. Sąd miał dylemat. No ale ostatecznie decyzją Dionizego Czachowskiego pozwolono im odejść do innego oddziału. Warto pamiętać te nazwiska z racji tego, że ci powstańcy stali się później takimi przywódcami powstania na Syberii polskich powstańców. Kolejne ważne wydarzenie związane tutaj z ziemią Lipską to jest wydarzenie związane z Grabowcem. Otóż w czasie pobytu oddziału Dionizego Czachowskiego pod Grabowcem dotarły oddziały Rosji. Czachowski, obawiając się, że może dojść do walk na terenie miejscowości, wycofał się, no ale Rosjanie nie odpuścili, no i doszło do takiej pacyfikacji miasta. Zginął burmistrz kilku mieszkańców zostało poturbowanych. Po tych wydarzeniach Dionizy Czachowski napisał taki słynny list do generała Uszakowa, który był dowódcą wojsk cesarsko-rosyjskich, no i między innymi tam napisał, że od tego momentu będzie stosował zasady oko za oko, ząb za ząb, no i będzie bezwzględny dla żołnierzy rosyjskich. Na szlaku powstania styczniowego mamy nasze Lipsko.
między innymi w kwietniu 1963 roku więźniów czechowski dotarł do Lipska, to jest spotkanie właśnie w apteczce Krężelewskich. Maciej Krężelewski prawdopodobnie, jak wskazują źródła i wspomnienia, zajmował się przechowywaniem powstańczej kasy. W Lipsku w kwietniu odbyła się taka musztra kosynierów. Nowych powstańców, którzy dotarli, oni byli przygotowani do walki przy użyciu tej najprostszej broni powstańczej, czyli kosy. Prawdopodobnie doszło również do takiego biczowania burmistrza, który donosił Rosjanom. No i jeszcze jedno wydarzenie, które warto by zapamiętać. Otóż tu u nas w naszym mieście doszło do takiego konfliktu między Dionizem Czechowskim a jednym z oficerów jego oddziału, Jan Markowski, który uważał, że Dionizy Czechowski jest zbyt brutalny, no i postanowił odejść z jego oddziału. Sam został później naczelnikiem województwa sandomierskiego. O jej historii jeszcze wspomnę później. Czachowski dotarł również do Solca. Tu jest akurat postój jego oddziału w klasztorze soleckim. Przeszedł ze swoimi oddziałami przez Wisłę. No i tam w Kamieniu na potrzeby powstania została zabrana sól, która później była sprzedana, no i te pieniądze były przeznaczone na powstańczą walkę. Na tej ilustracji mamy wejście Jędrzeja Czachowskiego do Tarłowa, to może trochę jest już z pogranicza powiatu lipskiego, niemniej jednak warto zaznaczyć, że w tym kościele było się z okazji 3 maja. W pochodzie to jest taki pochód od kwietnia do czerwca, dotarł również do Jaworu Soleckiego, więc niedaleko Jaworu miała Julia Leszczyńska, córka Dionizego Czechowskiego. Z tego też powodu no, on przebywał bardzo często tutaj na naszym terenie. Jest taka historia związana z sądem nad tymi, którzy donosili o ruchach wojsk powstańczych, zostali oni osądzeni i powieszeni. Natomiast też taka scena biczowania chłopa, który no, próbował uciec z oddziału Czechowskiego, więc pod tym względem Dionizy Czachowski był bezwzględny dla dezerterów, dla ludzi, którzy no, próbowali go w jakiś sposób oszukać. Również ważnym wydarzeniem była bitwa pod Rzeczniowem. Niestety bitwa przegrana w czasie tej bitwy. Część oddziałów, które wchodziły w skład tego, no, można by to nazwać takiego korpusu Dionizego Czachowskiego, opuściła go w czasie walki. Efekt był taki, że wyrwał się z okrążenia, natomiast tą bitwę rzeczniowską uznajemy za bitwę przegraną. Po bitwie był jeszcze w Ciepielowie, gdzie doszło do spotkania z miejscowym ziemiaństwem, jak również przyjął ochotników do oddziału. Także tu to jest czas między kwietniem a czerwcem 1863 roku. Po pobycie w Ciepielowie był jeszcze w Siennie, gdzie również doszło do takiego sądu, tym razem nad młodym chłopcem, który donosił na swojego ojca, że wspiera działania powstańcze. Część powstańców brała udział w weselu, które odbywało się w mieście. Po tych wydarzeniach, ponieważ już coraz więcej było wojsk rosyjskich, no i ten oddział był dość duży, był bardzo widoczny. Dionizy Czechowski rozpuścił oddział, sam udał się do Krakowa, gdzie będzie tworzył nowe wojsko, no i miał nadzieję przeprowadzić negocjacje na terenie Galicji. Powraca jesienią, w październiku, w listopadzie, już z nowymi oddziałami, no i tu w listopadzie wkracza do Lipska, znowu się spotyka w aptece Macieja Krążelewskiego, no i tutaj 5-6 listopada 1863 roku już wieść o tym nowym oddziale dochodzi do Rosji. Czachowski wie, że jest mnóstwo zdrajców, że są ludzie, którzy donoszą, spodziewa się, że może być bardzo różnie.
No i niestety zostaje okrążony w czasie, kiedy przybywał, historia dość znana, w czasie przebywał o swojej córki, zostaje okrążony, no i ostatnią bitwę 6, ostatni bój toczy 6 listopada, zostaje, ginie w walce, a jego ciało jest rozwożone na drodze do Radomia, było pokazywane w różnych miejscowościach, Rosjanie pokazywali, mówiąc okolicznej ludności, oto wasz król, zobaczcie, zginął, także nie macie już na co liczyć, że powstanie jeszcze nadal będzie trwało. To jest pomnik, który znajduje się w Jaworze Soleckim, upamiętniający ten ostatni bój Dionizego Czachowskiego, jak również wspomnienia, które są ważnym źródłem informacji o dziale działalności Dionizego Czachowskiego w okresie, kiedy prowadził walkę na terenie ziemi sandomierskiej. Antoni Drążkiewicz jest autorem. Tu taka historia, może jako ciekawostkę, pokażę, był swego czasu w telewizji film Szwadron w reżyserii Juliusza Machulskiego. Film opowiada właśnie o historii pułkownika Jana Markowskiego. Tego właśnie Markowskiego, który pokłócił się z Dionizem Czachowskim w Lipsku, odszedł od jego oddziału, więc on, będąc ostatnim naczelnikiem, został wytropiony, był wieziony na sąd do Radomia, albo po to, bo w innych źródłach otrzymujemy taką informację, że miał być powieszony na rynku w Jurzy. No i w czasie tego przejazdu wbił sobie igłę. W jednych źródłach jest mowa o tym, że w serce, w innych, że wbił sobie gdzieś w kark. No i nie dopuścił do tego, żeby był sądzony czy powieszony. Także historia, no trochę poniekąd związana tutaj z naszym regionem. Bardzo fajny film o powstaniu styczniowym, film Szwadron Juliusza Machowskiego, serdecznie polecam. I to są ślady naszych uczestników powstania styczniowego. Ksiądz Saturnin Goc, który był proboszczem Lipska, jego grób znajduje się na cmentarzu parafialnym. On nie brał udziału na terenie Lipska, ponieważ przybył trochę później. Można powiedzieć, że pewnie próbowano go schować tutaj w Lipsku, ponieważ był uczestnikiem ruchu powstańczego już na początku. Brał udział w takim ważnym spotkaniu na Świętym Krzyżu, a później był uczestnikiem, członkiem delegacji na spotkanie z rządem narodowym. No i grób Macieja Krężeleskiego, tego lipszczanina, który był znaczącą postacią, farmaceuta, opiekun szkoły elementarnej, dziadek Antoniego Gustawa Bema, no i współpracownik Dionizego Czachowskiego. To z kolei dwie sylwetki generała Józefa Hauke-Bosaka, który ukrywał się w tym soleckim klasztorze. Tam napisał ostatni taki list do polskich chłopów, no i brał udział no, w jednej z ostatnich, a właściwie może licząc Pasztowej Woli, ostatniej bitwie powstańczej na naszym terenie. Miała ona miejsce 15 w marcu 1864 roku. Otóż 15 marca przybył oddział majora Denisewicza do Daniszowa w sile około 250 ludzi. Do tego oddziału dotarł również generał Józef Hauke-Bosak. No i 21 marca 1864 roku dochodzi do takiej potyczki pod Maruszowem. To miejsce, a właściwie miejsce symboliczne, niedaleko Strażnicy w Maruszowie, zostało upamiętnione takim pamiątkowym kamieniem przypominającym o tej bitwie i o tych dwóch dowódcach, którzy brali udział w tym starciu, dość dużym, bo przecież to było 250 powstańców, którym udało się wyrwać z okrążenia. Źródła wskazują, że generał Józef Hauke-Bosak, ukrywając się kilka dni w klasztorze soleckim, został później, przedostał się do Galicji dzięki udziałowi mieszczan soleckich, którzy na łódce no, przeprawili go na drugą stronę, na stronę lubelską, no i tam jakimiś drogami dociera do Galicji. To jest jedna z informacji, inna mówi, że no, to było jakąś inną drogą. Niemniej jednak ta historia jest bardzo ciekawa. Zakonnicy soleccy ponieśli też ogromne straty w czasie za pomoc w powstaniu styczniowym i udział w powstaniu.
Pomnik, który powstał w Jaworze, który jest w Jaworze Soleckim, został ufundowany przez księdza Jana Wiśniewskiego. Natomiast no, taka opowieść i źródła mówią, że przez długie lata śpiewano pieśń, w której jedna ze zwrotek brzmiała tak: nasz Czachowski, nasz kochany, pod Jaworem zarąbany. Ta pieśń przypominała o walkach tutaj na naszym terenie i o tym takim szacunku, jakim był darzony dowódca powstańczy. Po powstaniu styczniowym wiele miasteczek Królestwa Polskiego, w tym również Lipsko, straciło prawa miejskie. No, uważa się często, że jest to kara za udział w powstaniu listopadowym, przepraszam, w powstaniu styczniowym. W roku 1863 Lipsko zostało włączone do powiatu jużeckiego, a w 68 na 90 lat straciło prawa miejskie, jak wiele innych miasteczek tutaj na naszym terenie. Tuż przed wybuchem I wojny światowej w roku 1884 mamy takie źródła, które nam mówią, że w Lipsku było około 200 domów, 31 murowanych, istniała fabryka octu. Zakończono w roku 1987 po pożarze z 1957 roku restaurację i przebudowę kościoła. Architektem wieży, tutaj mamy jeszcze tą starą wieżę, zwieńczenie wieży, architektem był Henryk Marconi, wybitny architekt. Jeżeli ktoś był w Busku, to jest takie no, słynne uzdrowisko, które jest nazywane uzdrowiskiem Marconiego. On był architektem, który przebudowywał nasz kościół. Na przełomie XIX i XX wieku w Lipsku funkcjonuje poczta, młyn wodny, fabryka octu, cegielnia. No a na początku XX wieku Lipsko liczy 2600 mieszkańców i już ma 278 domów. W 1910 roku prawie 4000 mieszkańców, bowiem 3892. W 1911 roku powstaje Straż Ogniowa pod nazwą Lipska Drużyna Pożarnicza. Także tak wygląda nasze miasto tuż przed wybuchem I wojny światowej, która zaznaczyła się bardzo mocno w naszej historii. Otóż w czasie I wojny światowej Lipsko prawie w całości zostało spalone. Najpierw w 14 roku, później w 15 roku i było miejscem walk wojsk austriackich i niemieckich z rosyjskimi. W okresie, już po tych walkach, mówię teraz tak ogólnie, znalazło się pod okupacją austriacką. No i już po samej wojnie w roku 1918 nadal było wsią, należało do powiatu jużeckiego i województwa kieleckiego, wtedy już po odzyskaniu niepodległości. Kolejnymi wójtami, warto tutaj może zapamiętać, w latach 1918 do 1939, czyli w okresie już po odzyskaniu niepodległości, był Paweł Kolenda, Franciszek Mazurkiewicz, Jan Kolenda, Piotr Szewczyk, Wawrzyniec Bąk, Roman Wypchło. Uruchomiono w Lipsku już po wojnie szkołę, która mieściła się w baraku, w którym był szpital dla żołnierzy austriackich. Przez wiele lat tą szkołą kierował taki charyzmatyczny kierownik Leon Bydłoń, właściwie przez cały okres międzywojenny. Poczta powstaje w roku 1920 i naczelnikiem był Stanisław Matyja. W 21 roku, czyli tuż po wojnie, Lipsko liczy 2673 mieszkańców. 50, prawie 60% miasta stanowią Żydzi. No i teraz już po kolei, jak wygląda sytuacja w czasie tej pierwszej wojny. Otóż, proszę Państwa, 4 września 1914 roku doszło do nieznanej w naszej historii bitwy o Lipsko. Bronił się w mieście 2 Batalion 23. Pułku Landwehry, formowany z rezerwistów z Bytomia i Katowic. Także w dużej mierze byli to żołnierze, mimo że służyli w pruskim pułku, byli to albo Ślązacy, albo Polacy, oczywiście Niemcy też.
Dowódcą tego całego korpusu Landwehry był generał Martin Wilhelm Remus von. No i w tym 14 roku, 4 września, atak na miasto prowadziła rosyjska 14. Dywizja Kawalerii oraz 72. Tulski Pułk Piechoty. Była to taka historia, że pierwsza wojna już, wiemy, to rozpoczyna się w lipcu, w sierpniu wojska niemieckie, austriackie wkraczają na teren Królestwa Polskiego, no i między innymi dochodzi do zajęcia Lipska, które później jest odbijane przez wojska rosyjskie. No i ta bitwa to były właśnie walki wojsk niemieckich, które zajęły Lipsko, no i próbowały się w tym naszym mieście bronić. Walki były dość znaczące, szczególnie dla Rosjan, którym udało się odbić miasto. Toczyły się takie walki na terenie miasta, właściwie walczono o podwórka i o domy. Znaczna część tego korpusu Landwehry poniosła ogromne straty. Wśród poległych można było odnaleźć polsko brzmiące właśnie nazwiska z Bytomia i Katowic. Natomiast wśród tego Tulskiego Pułku Piechoty również można odnaleźć polskie nazwiska z ziemi opatowskiej, lipskiej, sandomierskiej. I to można by powiedzieć, że ta bitwa stała się takim symbolem Polaków walczących po dwóch stronach, tak jakby nie w swoich armiach. Swoje zwycięstwo pod Lipskiem 4 września 14 roku Rosjanie uwieńczyli propagandowym, nie mającym nic wspólnego z rzeczywistością plakacie, właściwie dwóch plakatów. Tak, dwie takie. Można te plakaty odnaleźć na rosyjskich stronach, które no, są opowiadają o I wojnie światowej, dotyczą I wojny światowej. No, dlaczego nie miały nic wspólnego z Lipskiem? Ponieważ, jeżeli dobrze przyjrzymy, to jest akurat ta wersja zmniejszona, ale w tej powiększonej widzimy kościół, który no, nie ma nic wspólnego z Lipskiem. Niemniej jednak ten plakat jest podpisany jako bitwa pod Lipskiem, czyli było to znaczące starcie zbrojne na początku wojny. Ale przede wszystkim dla nas Polaków była to bratobójcza na naszym terenie. Śladem, który pozostał po tej bitwie, to są takie żeliwne tablice, które są na cmentarzu parafialnym. Znajdziemy tam polsko brzmiące nazwiska z tego korpusu Landwehry, który w dużej mierze został tutaj rozbity przez wojska rosyjskie. Na tym cmentarzu również leżą żołnierze rosyjscy, no ale Rosjanie, no jak gdyby nie mieli możliwości, a może nie chcieli, by zadbać o to, by podpisać swoich żołnierzy tu na tym właśnie lipskim cmentarzu. O tym, jak wyglądało Lipsko, możemy przeczytać, to jest właściwie taka krótka wzmianka w takiej publikacji z pobojowiska, czyli opis i wrażenia z miast i miasteczek ziemi radomskiej po nadejściu wojsk niemieckich i austriackich w październiku 14 roku, czyli już po tej bitwie, kiedy Rosjanie odbili tą część ziemi sandomierskiej i znowu znalazła się w rękach rosyjskich. Opis wrażeń z miast i miasteczek, wiosek ziemi radomskiej. No i między innymi tutaj możemy przeczytać o tym, że Lipsko całe było spalone, że 166 domów i zagród poszło z dymem, nędza zapanowała w całej pełni. No jest tutaj mowa o powstaniu takiego samorządu w 14 roku z księdzem Bijasiewiczem na czele oraz Izraelem Cukrem jako opiekunem ludności żydowskiej. Także te wspomnienia, wiele wspomnień można również odnaleźć w takiej kronice diecezji sandomierskiej, są to opisy proboszczów z Lipska, z Krępy Kościelnej, a najciekawsze są z Tymienic. I teraz o tym epizodzie związanym z Józefem Piłsudskim. Otóż w 14 roku tu przez nasze tereny przechodzi pierwszy pułk piechoty Legionów. Przechodzi, jeżeli spojrzymy na mapę, to możemy odnaleźć ten pierwszy pułk piechoty Legionów, przechodzi tu przez okolice Sienna i przez Sienno. Pierwszy batalion przez Olechów, trzeci batalion przez Borcuchy, piąty i szósty batalion z Józefem Piłsudskim, czyli cały sztab kwateruje w Eugeniowie, no i tam spędził noc. Może taką ciekawostką,
oprócz samego przejścia tego pierwszego pułku piechoty Legionów, który no, walczył u boku armii austriackiej, jest to, że mamy tutaj zapisane takie krótkie zdanie: nastrój wśród ludności zmienia się powoli. No, czyli to zdanie może świadczyć, że dość dobrze przyjmowani są legioniści tu na naszej ziemi, a wiemy, że to przyjmowanie w Królestwie Polskim wojska, które przychodziło z zaboru austriackiego, no i walczyło u boku Austro-Węgier, no a tym samym również u boku Niemiec, było bardzo różne. Ten pobyt na początku, po wejściu pierwszej kadrowy, jak wiemy, nie do końca był taki przyjemny dla legionistów. Natomiast tu na naszym terenie widać, że nastrój jest no, dość taki dobry, no i sprzyjają mieszkańcy legionistom. Także to jest taki nasz epizod. Legiony Józefa Piłsudskiego przechodziły przez ziemię lipską w 1914 roku. Natomiast w 15 roku, jeśli już no, chciałbym kontynuować ten wątek legionowy, dochodzi, kiedy ponownie rusza ofensywa niemiecka i austro-węgierska tu na terenie ziemi sandomierskiej. Wtedy już Niemcy i Austriacy zdobywają Królestwo Polskie. U boku armii austriackiej walczą legiony Józefa Piłsudskiego. No i pod Tarłowem dochodzi do takiej bitwy o Tarłowską Redutę od 30 do 2 lipca 1915 roku. Pierwsza Brygada Legionów pod dowództwem Józefa Piłsudskiego brała udział w tej bitwie. No, głównodowodzącym był Edward Rydz Śmigły. Bitwa wygrana, została zdobyta taka drewniana reduta, która no, chroniła linię okopów rosyjskich tuż przed Wisłą. No, po którymś ataku kolejnym wojska rosyjskie wycofały się z tej reduty, została ona zdobyta przez legionistów. Bitwa była okupiona olbrzymimi stratami. Na cmentarzu tarłowskim znajdują się groby, no i pomnik upamiętniający tą bitwę, jak również w ulicy Tarłowskiej kamień przypominający o tych wydarzeniach. Na naszym terenie mieliśmy dwóch legionistów, o których warto by no, kilka zdań powiedzieć. Otóż Kazimierz Młodzianowski, pseudonim Dąbrowa, który rodził się w Woli Soleckiej, był legionistą. Dzieciństwo spędził w boiskach, był taką wybitną postacią, ponieważ był i malarzem, i propagatorem sztuki, był komendantem policji, generałem brygady Wojska Polskiego, później wojewodą poleskim. Był wielkim propagatorem budowy portu w Gdyni, autorem hasła i akcji Wszystko dla projektował również szable. No i drugim takim legionistą związanym z naszymi ziemiami był Bolesław Jerzy Roja, oficer legionowy, generał dywizji i poseł na Sejm drugiej kadencji, odznaczony orderem Virtuti Militari. Był z kolei od 1918 roku dzierżawcą wojsk i kępy gosteckiej. Także to takie są dwa życiorysy legionistów, którzy związani są z naszą ziemią, z naszym terenem. Legioniści Józefa Piłsudskiego. No i warto też powiedzieć o innych legionach. Jest to tak zwany Legion Puławski, albo inaczej Legion Polski, który walczył tym razem u boku armii rosyjskiej w 15 roku. To jest pułkownik Jan Rzędkowski, który był dowódcą tego legionu. Twórcą tego legionu był Roman Dmowski, który uważał, że no, Polacy powinni stać u boku armii rosyjskiej. No i w lipcu 1915 roku, 17 lipca, dochodzi do bitwy, najpierw pod Pakosławiem, gdzie ten Legion Puławski bierze udział, no a później pod Władysławowem Ludwikowem. Bitwie dowodził kapitan Trygar, który na czele dwóch kompanii obsadził skraj lasu od strony nacierających Niemców i celny ogień legionistów powstrzymał natarcie niemieckie. No, ostatecznie po tych walkach Legion Puławski właśnie przez Lipsko wycofał się, natomiast zmienił go
oddziały rosyjskie, które ostatecznie no, walki o ten nasz teren, o ta, walkę o ten nasz teren przegrały. No i wojska rosyjskie musiały się wycofywać, zawisły, natomiast ofensywa niemiecka, austro-węgierska odnosiła sukces, no i w 15 roku całe Królestwo Polskie zostało zajęte, a nasza ziemia była pod okupacją austriacką akurat. W Lipsku powstaje szpital, Austriacy będą budowali drogę tu w kierunku Sandomierza, jak również mamy takie informacje o budowie takiej linii kolejowej do Wisły. To jest taka tablica, która przypomina nam o jeszcze jednym ważnym wydarzeniu, bowiem rok 1000, pierwsza wojna światowa i rok 1918 nie zakończył walk o odzyskanie przez Polskę niepodległości. 11 listopada jest tylko datą symboliczną, natomiast no, warto pamiętać i trzeba pamiętać, mamy rocznicę w tym roku, stulecie Bitwy Warszawskiej, że również z naszej ziemi wyruszyli ochotnicy do walki o niepodległość w czasie, gdy wojska bolszewickie zbliżały się do Warszawy. To jest tablica, która niegdyś stała, znajdowała się w centrum, w krępie kościelnej, natomiast w czasach komunistycznych została ukryta w kościele i jest tam do dzisiaj. Niepozorna, niewielka, tuż za drzwiami, która przypomina o tej walce z roku 1920. I nazwiska Baryła, Czernik, Putton, Piątek, Piątek, Serafin, czyli mieszkańcy gminy Krępa Kościelna, bo wtedy w Krępie Kościelnej była gmina, którzy zginęli w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Ciekawą historią związaną z wojną polsko-bolszewicką jest również historia Józefa Kaczmarskiego, który był synem naczelnika Wydziału Poczty w Lipsku. W 1920 roku młody Kaczmarski był gimnazjalistą w Płocku. No i w czasie wojny polsko-bolszewickiej, jak wielu jego kolegów, Józef Kaczmarski był lipszczanin, brał udział w obronie Płocka, przenosił, był harcerzem, przenosił meldunki. No i w czasie walk prowadzonych o Płock został ciężko ranny, był postrzelony w twarz i klatkę piersiową i cięty szablą w głowę i rękę. Cudem został uratowany. Co ciekawe, uratował go rosyjski żołnierz, który pełnił no, taką rolę lekarza. Otóż dwóch podeszło właśnie do tego rannego, Juska, który był zauważony przez żołnierzy rosyjskich, że próbował przynosić meldunki. Jeden próbował go dobić, natomiast drugi mówił, że jest to szkodnik, ale bohater. Ostatecznie znalazł się w szpitalu. Historia bardzo ciekawa, ponieważ on ruszył na tą bitwę, na wojnę polsko-bolszewicką za zgodą matki, która go pobłogosławiła. No i później rodzice stracili kontakt z Józkiem. Nawet w Gazecie Płockiej opublikowali takie, w którym no, poszukują Józefa Kaczmarskiego. Udało mi się odnaleźć to ogłoszenie w Kurierze Płockim. On tam pisze, że podczas walk środowych uczeń 14-letni Józef Kaczmarski jako łącznik pierwszej sekcji drugiego plutonu kampanii ubrany był w czarną kurtkę, niebieskie spodnie, no zaginął. No ktokolwiek by wiedział, to prosimy o kontakt. Historia Józefa Kaczmarskiego i jego kolegi została przedstawiona w obrazie znanego malarza Batowskiego. Obraz przedstawia właśnie historię chłopców, jak również dekoracje krzyżem walecznych przez Józefa Piłsudskiego. Proszę Państwa, rok 1920 można by powiedzieć, że kończy walki o odzyskanie niepodległości. Polska odzyskała niepodległość, Lipsko stało się wolnym miastem i cała ziemia lipska. No i tak poszukując informacji, co się działo w tym roku 1918, kiedy kształtowała się polska państwowość, kiedy budowane były fundamenty polskiego państwa,
No można by przypuszczać, że tutaj też w naszym rejonie miały miejsce takie szczególne wydarzenia. No, próbowałem odnaleźć tych informacje w archiwum kieleckim, no i okazuje się, że udało się odnaleźć akta gminy Lipsko. No i z taką niecierpliwością przeglądałem te kartki, poszukując pierwszego zebrania w niepodległej Polsce samorządowców ówczesnych. No i czym oni się zajmowali? No, okazuje się, proszę Państwa, że do pierwszego takiego spotkania już w odzyskaniu niepodległości, do pierwszego zebrania doszło w styczniu 1919 roku. W tym czasie no, w Polsce powstawał rząd Ignacego Paderewskiego. Natomiast czym się zajmowano w Lipsku, jeżeli przeczytamy te punkty, to ze zdziwieniem można twierdzić, że wielka polityka była bardzo daleko od naszego miasta. Natomiast mieszkańcy zajmowali się takimi fundamentalnymi, ważnymi dla nich sprawach. O więc w punkcie pierwszym na przykład postanowiono podjąć decyzję w sprawie kóz wałęsających się po rynku. Zajmowano się na przykład w punkcie czwartym, problemem było usunięcie trzech wychodków, które funkcjonowały obok urzędu gminy. Również problemem były psy wałęsające się po mieście i w opłotkach, jak również no, ważna sprawa, czyli o koncesjach gminnych, sprawami finansowymi również się zajmowano. Czyli takie można by się powiedzieć bardzo przyziemne, oczywiste sprawy samorządowe. Tymi zajmowali się samorządowcy, natomiast no, niewiele można było znaleźć informacji o sprawach politycznych. Tutaj jest też protokół, to z kolei jest z lutego 19 roku, protokół, w którym zajmują się samorządowcy wyznaczeniem pensji dla wójta. Otóż proszę Państwa, pensja dla wójta to jest 960 koron, a na przykład dla pisarza 2600 koron, czyli no ponad dwa razy więcej pisarz zarabiał. Cena cukru na przykład wtedy wynosiła 4 korony 50 halerzy. No, czyli można sobie przeliczyć, ile tego cukru mógł sobie kupić burmistrz, wójt w tamtych czasach. Odnajdujemy nazwiska w podpisie tego spotkania, czyli sesji Rady Gminy, a więc jest to Kolenda, Krukowski, Ścibisz, Lenart, Madejski. To są nazwiska licznych z tamtego okresu, którzy podejmowali te ważne decyzje. No i rok 1921, Polska odzyskuje niepodległość, Lipsko. Jak wygląda, więc mieszka w Lipsku 2673 osoby, 55, prawie 60% to są Żydzi. Proszę Państwa, głównym źródłem dochodu jest targowica. Roczne dochody z targowicy to jest 7 tysięcy złotych. Były one trzy razy wyższe niż podatki od rolników, czyli te targi rozwijały się dość prężnie, można by powiedzieć. Z takich ważnych przedsięwzięć gospodarczych, no to trzeba by zaznaczyć, że uruchomiono prywatną rzeźnię. W 24 roku powstała Straż Ogniowa. Naczelnikiem został Stanisław Matyja. Wcześniej była taka lipska drużyna pożarnicza, teraz już Straż Ogniowa. No i przy straży funkcjonowała orkiestra dęta. W remizie wyświetlano filmy, organizowano zabawy taneczne. Był również, gmina finansowała przytułek dla ubogich, dla starców i żebraków. W Lipsku istniały dwie prywatne cegielnie, które produkowały 110 tysięcy sztuk cegły. W 1929 roku utworzono Sąd Grodzki. Czyli tu już na przełomie lat 20. i 30. Lipsko ma prawie 4 tysiące mieszkańców, dokładnie 3 tysiące mieszkańców. Także tak by wyglądała ta historia związana z Lipskiem, z walkami, które były prowadzone wyzwoleńczymi na terenie Lipska i okolicy. I jeszcze na koniec może taka informacja dotycząca zebrania Rady Gminy z 1937 roku. Otóż, proszę Państwa, w 1937 roku nadano honorowe obywatelstwo marszałkowi Rydzowi Śmigłemu.
tuż już przed samą wojną. Jest to przypomnienie o tych wydarzeniach, które miały miejsce niedaleko Lipska, czyli bitwie pod Tarłowem. Edward Śmigły no, był wtedy naczelnym wodzem. Również obywatelstwo Lipska otrzymał Józef Piłsudski, jedna z ulic, jak mamy tutaj informację z protokołu gminy, nosiła imię Józefa Piłsudskiego i ta ulica to jest obecna ulica Tadeusza Kościuszki, która wcześniej nosiła nazwę Solecka, później została zmieniona na Józefa Piłsudskiego, czyli część ulicy Soleckiej została nazwana ulicą Piłsudskiego. Także w ten sposób upamiętnieni mieszkańcy upamiętnili no, tych dwóch wybitnych legionistów, no, Józefa Piłsudskiego, twórcę niepodległego państwa polskiego, specjalnymi uchwałami. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia przy innej okazji.